Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Dzisiaj troszeczkę opowiem Wam o moim ogrodzie. To jest mój ogród, który jest dopiero zaorany niedawno. No, u mnie to jest niestety tak, że po prostu bardzo późno można zaorać, dlatego że ziemia jest podmokła i ciągnik sąsiada się zakopuje. Ale no, wreszcie można było to zrobić i teraz ja widłami końcówki tutaj, których on niestety nie mógł ciągnikiem doorać, widłami chcę Wam pokazać, jak ja tutaj dokopuję ten kawałeczek. O, tutaj widać, prawda? To wszystko jest widłami. Ciężko, bo tam pęż w niektórych miejscach niestety, ale już dokopuję i niedługo będę siała i sadziła. Uff, jestem po rozgrabianiu większej części ogrodu. Troszkę się zmachałam, bo ta ziemia jest ciężka. Niestety, no nie tak mokra jak w zeszłych latach, ale i tak trudna. Tutaj zostawiłam jeszcze część do rozgrabienia na później, bo ona jest jeszcze no, za mokra. Także jeszcze ze dwa dni może niech sobie poschnie, chyba że zacznie lać. A tutaj mam fragmencik, no bo tak jak mówiłam tam na początku, to samo, do przekopania widełkami. No niestety, czarownica Ewka będzie musiała się tutaj troszeczkę pogimnastykować. A tutaj już mamy truskaweczki, które się niedługo będą prosić o pielenie. Malinki ładnie powycinane. Porzeczki czarne też ładnie wyglądają. O, tutaj trawkę niedługo trzeba będzie kosić. Tu leszczynka nam wyrosła. A tutaj mamy dwie czarne te borówki amerykańskie. Jedną troszeczkę dziarnęłam 2 lata temu kosiarką, ale jakoś odbiła, na szczęście żyje. Później będę dalej pracować. Na razie robię sobie przerwę. Chciałam Wam również pokazać mój mały ogródeczek, który przez 2 lata nie żył, biedaczek, i wyglądał tak jak w tym miejscu. Więc ja wyryłam wszystko, słuchajcie, cały ten pesz, rozłogi, pokrzyw, i mam teraz śliczny mały ogródeczek. Posadziłam sobie bez, który uratowałam, bo drogę nam robią i przy drodze rośnie taki piękny bez i oni go wyryli, dlatego że tam pobocze robią, więc wzięłam odnóżki. Mam tu takie śliczne krzewy, które ślicznie różowo kwitną. Tutaj uratowałam taką małą jarzębinkę. Oj, mam nadzieję, że ona mi wyrośnie. Tutaj koło domu będzie ładnie. Tu jest, słuchajcie, dziewanna. W zeszłym roku siałam dziewanny na miedzach. Posiałam ich chyba 1 000 000, wyrosła 1. No i przyniosłam ją tutaj, żeby nikt jej nie rozjechał kołem. Mam peonię moją śliczną. Tutaj posiałam kapustę na rozsadę. Jeszcze nie wschodzi. Tu czosnek uratowałam ze starego, dużego ogrodu przed zaoraniem. A tutaj jest melisa. Tu konwalie wychodzą śliczne. Tutaj młody jakiś orzech laskowy. O, a tutaj mi już wychodzą rzadkie beczki. A to, o właśnie, też tak ogród wyglądał, o, w takich pokrzywiskach. Ich niestety nie dało się odsunąć. Ja je poprosiłam, żeby się chociaż trochę odsunęły. No i tak to wygląda. Tutaj sałatkę popikowałam już. Chyba ślimaczki przyszły i ją pożerają, bo paru już tu nie ma. No i tutaj jakieś tam mięta. Zeszłoroczna pietruszka. No tu mój lubczyk kochany, o którym możecie sobie poczytać na moim blogu. Mięta. No i jeszcze raz ten śliczny krzaczek. A i tutaj taki jeszcze kępka szczypiorku. Mniam. Wieje dzisiaj strasznie. Chciałam Wam jeszcze pokazać jeden malutki ogródeczek kwietny, który jest chroniony właśnie takim zero waste płotkiem przed moimi pieskami. To one się tutaj uwielbiają wylegiwać pod moim oknem w nocy. Też są konwalie, jest rozchodnik. Rozchodnik wielki, nie pamiętam, jakiś tam rozchodnik. A tamto jest szczawik z
zajęczy, słuchajcie, szczawik zajęczy. Tutaj jest dzika róża, tu leszczynka, którą wycinam, tak w kulkę chcę ją zrobić. No i narcyzy, ale chyba nie będą dzisiaj w tym roku kwitły. Tulipany, dwie winorośle, ta jest ciemna, a ta jest taka różowa. Moje przylaszczki. No i na razie ten ogródek jest zielony, a potem zamiera, jak winorośl dostanie liści lipa, na której on się rozpościera. A tutaj mamy stół, przy którym jemy posiłki w lecie i myślimy sobie pod lipą. Ona nam daje dużo takiej energii. Wpadamy na różne fajowskie pomysły. Tutaj jeszcze mam czosnek i niedźwiedzi. A tutaj właśnie są te hiacynty. Ej Boże, narcyzy. I chyba tylko dwa będą w tym roku. No i tyle. I tyle. Jeszcze tutaj mam miętę fajną taką. To jest ta uratowana sałatka przed oraniem z dużego ogrodu. I słuchajcie, już tu zaczynam w ogrodzie powoli sadzić i siać. Tutaj na rancie ogrodu posiałam dynie. I tutaj one prawdopodobnie będą się pieły fajnie, tak jak w zeszłym roku na tą lipę. Mam nadzieję. Tu zostawiłam miejsce na pomidory z przodu, żeby nie latać daleko z wodą. A tutaj właśnie przepikowałam tą sałatkę. Także prawdopodobnie dopiero w następnych filmach będę mówiła, jak tam postępy z ogrodu. Na razie to jest sam wstęp. Do zobaczenia, pa pa. O, jeszcze sushi na koniec przyszła tutaj z wizytacją. Słuchajcie, skończyłam. Uff, to mokre też tutaj. O, skończyłam. Hurra! Od jutra sieję.